Witamy Państwa serdecznie, 28 kwiecień, niedziela. Pozdrawiamy Was serdecznie, tutaj wszyscy Was pozdrawiają, cała moja rodzina i wróciliśmy z białej bazy. Także temat jest bombowy, przytłaczający. No, zanim zaczęłam tam, to czułam ciarki na ciele. Izabel potwierdziła moje przeczucia, co, jakie odpowiedzi dostaniemy. Dostaliśmy masę odpowiedzi, nie chcę się zagłębiać. Dowiecie się, co to jest rząd cień, rządzący cienie, czy inaczej. My ich nie znamy, to są tylko tu maski, które my myślimy jako rządzący. To jest cała ekipa na piramidalnym, dlatego ten dolar, co jest oddzielony, ten czubek piramidalny, to są prawdziwi rządzący po prostu naszą ziemią. To jest, ten temat przeciągniemy jeszcze, bo to jest, wchodzimy w głębiny, w które niechętnie wchodzę, ale prawda będzie bolesna dla wielu. Ci, którzy się domyślali, czy już są więcej wyżej świadomi, domyślają się i tak dalej, to będzie troszeczkę inny temat, może potwierdzenie dla nich. To jest no, naprawdę jest ciężki temat, to nie jest przyjemny. Także dowiedzieliście się o teraźniejszych czasach. Słońce, pogodę jaką mamy, której nie znaliśmy. Dlaczego tak jest, co jest ze Słońcem? Jak nas Etta podtrzymuje jeszcze tutaj na tej planecie, walka jest o planetę Ziemia. To, co na Ziemi ich nie interesuje, to chodzi o całość jako żywy organ. To jest, dowiecie się, o co tutaj chodzi. Także ciekawie nie wygląda. Etta o nas walczy, jeszcze nam dostarczają po prostu energię poprzez Słońce, bo poprzez Słońce są dostarczane do każdej planety energie, to są energie życia. Ciemni tak już zmanipulowali tą planetą, bo to jest planeta, Słońce jest planeta, oni nazywają, że to jest planeta, ale to jest Słońce, nie? Tak już skomplikowali Słońce, że poprzez technologię przebijają się, poprzez ciemnych przebijają się Etta, żeby jeszcze nas podtrzymać tutaj po prostu przy życiu, żeby jak najwięcej zgarnąć na nową Ziemię. Także czy będzie lepiej, nie wiem, zmiany są potężne. Posłuchajcie, no ja nie wiem, no ja przykro mi, że to ja tłumaczę. Mamy też właśnie o cywilizacji, która tu zeszła. Oni są na bazach w Nevadzie, żyją. Wysocy biali nazywani są. Powiedzieli, że no to co wiedzą, to są przekazane właśnie informacje poprzez ministra obrony Kanady. To jest Paul Hellier, który wydał właśnie różne informacje. I oni pochodzą z gwiazdobioru, z konstelacji gwiazd, jak to się nazywa? Butes. I mówią, że są z gwiazdy Arcturus. Nie wiem, czy to te Arcturianie, którzy są nazywani przez niektórych, nie wiem. Arcturus. No i o co w tym wszystkim chodzi? Ten słynny Eisenhower, on kontrakt zrobił właśnie z tą rasą, wymiana ludzi za wysoką technologię, właśnie te porwania, nieporwania. Nie mówimy o tych, które cywilizacje biorą człowieka i uzdrawiają go, czy coś takiego. Tu chodzi o porwania na eksperymenty, chcieli się dowiedzieć, jak działa nasza świadomość, umysły i tak dalej. Były masowe porywania, tam niektórzy wracali z tych eksperymentów, a dużo nie. Chciwość ludzka nie zna granic. Sprzedawczycy po
po prostu ci, co tutaj niby nazywacie rządami, to są pionki, to są maski. Oni w ogóle nie rządzą, oni tylko biorą za to pieniądze, żeby pokazywać, że oni rządzą. Rządzący są ci, których my nie widzimy, to są hybrydy, to są obce cywilizacje, a to wszystko są podwykonawcy, piramidalnie w dół, a my na najniższym poziomie jesteśmy my, człowiek, który zapierdziela, żeby zarobić, czegoś dorobić. Dowiecie się w tym nagraniu. Simona już już mi dała znać, Izabel, że ja muszę już kończyć z pytaniami, bo u Simony siadają energie tam zabezpieczające i ta od razu ją tam po prostu wcisnęła w błękitną energię do naładowania, żeby wróciła zdrowo z powrotem. Także nie wszystkie pytania mogłam zadać, te końcowe nie, ale najważniejsze i będziemy się zagłębiać w ten temat. Oni mają technologię o tysiące, tysiące lat do przodu. Nam dają tylko gówna, śmieci, żebyśmy tylko się martwili, że dzisiaj pralka działa, jutro woda z niej wylatuje, że komórkowa tutaj już tak, już trzeba nową kupić, telewizor siada, plazmówka pękła, czy plamę dostaje. To z tą technologią nie ma nic wspólnego. To jest tylko, żeby nam wpuścić kłopot i mamy się o to martwić. Potworzyli nam religię, żebyśmy się musieli tam martwić, żeby jakieś grosiki zanosić im na tacę albo im świątynię budować i tak dalej. Wszystko jedna bzdura. Ja jestem nasza historia to była sobie taka bajka, była sobie pchła szachrajka i tak dalej, i tak dalej. I z tą pchłą szachrajką wiekami żeśmy żyli. Teraz ją trzeba, tą gnidę, zgnieść i prawda boląca, ale musi wpłynąć do naszych serc. Musimy wiedzieć, co jest z nami, co jest przed nami, o co tym wszystkim chodzi i jak wygląda dalej z naturą na ziemi, z pogodami i tak dalej. Zapraszam Was jutro poniedziałek na godzinę 19. Ja się boję tego, co żeśmy Wam przekazali, ale tak się mówi, nie? Ale przyjemnie mi nie jest, muszę Wam od razu powiedzieć. Zagłębimy się w ten temat dalej. Musimy. Jak żeśmy już powiedzieli A, to idziemy na B. Do tych wszystkich, proroków, jasnowidzów, przestańcie męczyć ludzi fałszywymi informacjami, fałszywymi nadziejami. Nie każcie im uciekać wpierw do Bułgarii, potem gdzieś do Afryki czy tak dalej. Plecaki tutaj pakujcie, już pilnujcie, bo masz i jakąś tam menażkę z sobą i coś dalej. Jest bzdur, jest tyle. Nie nastawiajcie narodu na inny naród, tak, bo to czynicie bardzo dużo. Dzielą się rodziny, sąsiedzi i tak dalej, bo każdy komuś tam fanatykuje. Nie? Jest tak, że to są bzdury i jeżeli chcesz zostać zdrowy i normalny, to odsuń się od takich fałszywych informacji, od jakichś fałszywych przekazów od ojca Pio, od Jezusa, od Marii, od Laurę tam w tym Laur, czy jak to się nazywa, od jakiś tam Medjugorje, jakiś ten, to są wszystko pokazy, zwiedzenia i tak dalej. I są cwaniacy, wykorzystują to, przekazają dalej i żebyście klęczyli się, modlili i jednak jesteśmy istotami świadomymi i otwieramy naszą świadomość jako my istoty, bo ziemski umysł jest zaćpany, dzieciom w szkołach ładują bzdury, robią z nich tych, jak to się nazywa, genderów, tak, genderów, zmiany płci, nie płci. To są właśnie doświadczenia, to są laboratoria, rodzice teraz będą tymi
Mengele, dzieci będą oddawać na zmianę płci, albo dzieci z siebie robią Mengele, oddają siebie na doświadczenia bez jakiejkolwiek świadomości. To jest moda. Zawalają was modą, popatrzcie się, co oni pokazują. Zawieszają se człowiek na człowieka, chodzą jakimiś tam, jakieś cycki na głowie noszą, jak to jest moda. Zawracają głowy, a pajace siedzą, przyglądają się i no bo tak można nazwać. Także ci, którzy to czynią, są błaznami dzisiejszych, teraźniejszych czasów. Tak? Co tu dodać, co ująć? Nie chcę dokuczać nikomu, ale dbajcie o siebie, każdy osobno. Czyńcie coś dla siebie w pozytywnym. Tylko pozytyw utrzyma nas jeszcze w tej przestrzeni. Bo inaczej jest wymiotka, jak to się mówi, z brzozowej miotły. I tak się może stać. Dowiecie się dlaczego, co i jak jutro. Uwalniajcie się z programów, z czipów. Mój olejek was też wspomaga w tym, wasze ciała fizyczne, bo chcecie przejść fizycznie, tak? Odnawiajcie komórki macierzyste odnawiajcie sobie po prostu pierwotne DNA. Wysyłajcie do mnie maile, wysyłam informacje, tam wszystko jest. Także dbajcie o wasze zwierzaczki. I niektórzy tam pytają się, a skąd zwierzaki chipy mają, co do tego. Zobacz sobie na oczyszczanie zwierząt numer jeden od pierwszego. Ci, którzy wchodzą spontanicznie, no wiadomo, nie mogą wszystkiego wiedzieć, ale możecie wszystko znaleźć na moim kanale. Wchodźcie sobie na playlistę i tam macie wszystkie oddziały, czy hipnoz, czy nie hipnoz, wszystkiego, co tutaj jest podawane wam z Centrum Harmonii, tak? I wszystko jest, ja z Simone, jak długo, jak nam sił starczy, jak będziemy mogli dla was być, będziemy czynić, a jak znikniemy, to i może znikniemy, nie wiem. Także teraz dbajcie o siebie, bo o was nikt nie zadba, jak wy do tego macie ochotę i wolną wolę. Także kochani, pomimo wszystko tych informacji, które żeśmy wam przekazali z białej bazy, niech to się przemieni w pozytywne, bo ten pozytyw potrzebujemy. A jesteśmy, chodzimy teraz bardzo, bardzo po omacku. Chodzimy jakby we mgle, w takiej obojętności, bo ta obojętność nas ogarnia. Odczuwamy inne energie, odczuwamy zmiany. Może odczuwamy już tą nową przestrzeń. Na tej starej przestrzeni jest, nam to się robi obojętne. Ale nie chcemy nic po prostu zatracić i dlatego dbamy i o siebie, i to, co kochamy, bo to jest najwartościowsze. Innej wartości nie ma. I dbajcie o siebie, żyjcie w miłości, żyjcie pozytywnie, nie psioczcie, nie niszczcie. A tych hejterów, którzy zaprawdę próbują gnieść, to my was też wykopujemy i bez problemu, z przyjemnością. Pozdrawiam was wszystkich. Zostańcie zdrowi, namaste.